Skąd jesteś i po co tu przyszedłeś? Jestem z Warszawy, świta ziemowita. Przedtem, żeby trochę poprotestować tak naprawdę. Jeszcze nie czas na protesty, bo myślę, że większa ekipa musi się zebrać. Ale przynajmniej zacznijmy się pokazywać, a nie skrobać na forach. Kłócić się na forach bez sensu. Pisać jakieś paszkwile, tylko zacznijmy działać. To jest zalążek pierwszego działania. Ale powiedz, co cię skłoniło w ogóle, żeby tu przyjść, bo każdy gdzieś ma jakby swoją wizję tego wszystkiego i jakby kieruje się jakimiś swoimi powodami. Dlaczego tu jesteś po prostu? Bezczynność PZT, tak szczerze mówiąc. Półtora roku temu mniej więcej zaufałem tej organizacji, nie wiem jak ich nazwać nawet. Myślałem, że coś się zacznie dziać, myślałem, że zaczną działać, zaczną przynajmniej drążyć ten temat w różnych ministerstwach, nie wiem, z archeologami, szukać sprzymierzeńców, cokolwiek zacząć działać. Tak naprawdę nic się nie dzieje, są zloty w ekskluzywnym gronie, do których nikt nie jest zapraszany. Są jakieś spotkania, o których nikt nic nie wie. No, tym bardziej przykra sytuacja, miałem okazję być w Wolfsburgu w zeszły weekend, w Niemczech, i tam ludzie po prostu bardzo dobrze się bawią na zlocie, tam nie ma żadnego problemu. To jest ta różnica. To widać. I rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają 20 lat Polakami tam i poszukiwanie nie stanowi tam żadnego problemu. Nie jest to z niczym związane, z żadnymi konsekwencjami. U nas zgoła odwrotnie. Ale powiedz jeszcze na koniec, bo nie będę cię męczył. Jak to widzisz? Co się powinno zmienić? Przede wszystkim zaczniemy budować taki autorytet poszukiwaczy jako ludzi, którzy chcą współpracować, którzy naprawdę dużo potrafią, dużo wiedzą i mają fajne różne dojścia i są otwarci na współpracę, a nie, to nie jest banda oszołomów, którzy wpadają gdziekolwiek, rozgrabiają co się da i wychodzą. To tak nie jest, tak więc myślę, że budowania takiego PR-u to jest podstawa. Tak mi się wydaje. Super, dziękuję ci bardzo. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D-R-E.